Wiesz, o co Litka chodzi, że bardzo dużo jest oszustów i one robią wszystko, żeby kogoś nabrać, prawda, nieprawda, no to przecież wiadomo, że wszystko jest kłamstwo. Wszystko jest kłamstwem. Dąs makabresku. No, także proszę Państwa, co my tu będziemy gadać? Pełno jest oszustów, dlatego że świat leży w mocy złego. Człowiek, który wychowany. Tak, człowiek, który jest wychowany. Nie. Musi być tak, 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 nie, tak, 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 tak. I teraz dopiero. Nie może, bo tu nie ma napięcia, no to przecież jeszcze inny temat. De l'Alphonse. De Jones, de l'Alphonse. Także to nie są jakieś takie, wiesz, żarty, nie są to jakieś śmiechy, chechy, tylko po prostu, że poważne są te tematy. Poważne są te tematy. Taki cienki papierek, a tyle tu tej wiedzy jest. O, no te siostry tam stoją i one mają tam przy jubilerskiej na Pradze podejść, ta wiocha na płocie, taka reklama jest. Ja pytałam, jak one długo stoją, to podobno godzinę. No różnie, może i cały dzień stać jak chce. Intrygująca kwestia. No przyjdzie na zmianę. Co Biblia mówi na temat życia i śmierci? No to przecież wiadomo, że z biblijnej relacji o stwarzaniu zawartej w Księdze Rodzaju wiemy, że Bóg powiedział pierwszemu człowiekowi Adamowi: z każdego drzewa ogrodu możesz jeść do syta, ale co do drzewa poznania dobra i zła, z niego nie wolno ci jeść, bo w dniu, w którym z niego zjesz, z całą pewnością umrzesz. Rodzaju 2, 17, 16. Wyraźnie stąd wynika, że gdyby Adam usłuchał Boga, nie umarłby, ale dalej by żył w ogrodzie Eden. Niestety, zamiast wybrać posłuszeństwo i żyć wiecznie, no to tak jak krowie na rowie tej Ewce, bo ona mówiła, że ona jest świadkiem Jehowy. To dla niej ta logika to powinna akurat przemówić do niej. Niestety, zamiast wybrać posłuszeństwo i żyć wiecznie, Adam wolał zlekceważyć Boży nakaz i zjeść zakazany owoc, który dała mu jego żona. Konsekwencje tej decyzji ponosimy po dziś dzień my. Apostoł Paweł wyjaśnił to następująco. Cytat. Trzeba kupić Biblię i Rzymian, 5 rozdział, werset 12, zakreślić i nauczyć się na pamięć. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Czyli, że tu jest wyraźnie powiedziane o rozprzestrzenianiu się, nieniu się śmierci z jednego człowieka na wszystkie. Tak jak rak, który zresztą nie jest zaraźliwy, ale są inne choroby zaraźliwe, bo choroby różnie powstają i przechodzą. Wspomnianym tu człowiekiem był oczywiście Adam, ale na czym polegał grzech? I dlaczego doprowadził do śmierci? Grzechem było to, czego Adam się dopuścił, bo przecież my nie musimy wiedzieć, czy to była śliwka, czy to była gruszka. Świadome nieposłuszeństwo i złamanie prawa Bożego. Zgodnie z tym, co Bóg mu powiedział, karą za grzech miała być śmierć. Kropka. Tak długo, jak Adam i jego przyszli potomkowie słuchali Bożych poleceń, nie obciążyliby się grzechem i nie ponieśli śmierci.
Bóg nie stworzył ludzi, żeby umierali, ale żeby żyli i to wiecznie. I to jest właśnie zasadnicza rzecz. I tutaj mamy grób przed sobą, pochowany jest człowiek i wiesz jak wygląda? Jest zawinięty w białe pasy. Bez trumny. No. Nie ulega wątpliwości, no bo po prostu to nawet mówili niektórzy, że na siedząco chowali, żeby szybciej wstał. Znaczy wtedy, kiedy miał przyjść ten czas zmartwychwstania. Ale że oni czekali na tego Jezusa, czekali się w ogóle, zniecierpliwili. Nie ulega wątpliwości, że śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi. A czy po śmierci jakaś tam cząstka nasza dalej żyje? Wielu odpowiedziałoby twierdząco. Ufaszają oni, że ta cząstka nazywana duszą jest nieśmiertelna. Jednak oznaczałoby to, że Bóg okłamał Adama. Dlaczego? Gdyby po śmierci pewna cząstka człowieka przenosiła się do świata duchowego, przychodziła i tak dalej, nie byłaby to kara, o jakiej mówił Bóg. Tymczasem w Biblii czytam, to jest niemożliwe, żeby Bóg skłamał. Księga Hebrajczyków, apostoła Pawła, list 6,18. W rzeczywistości to szatan posłużył się kłamstwem, zapewniając Ewę, z całą pewnością nie umrzecie, rodzaju 3-4. Nasuwa się więc pytanie, skoro nauka o nieśmiertelności duszy opiera się na kłamstwie, to co tak naprawdę dzieje się w chwili śmierci? Nic się nie dzieje, to się dzieje. Zaniki są. Biblijna relacja o stwarzaniu podaje, Jehowa Bóg przystąpił do ukształtowania człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się duszą żyjącą. Określenie dusza żyjąca jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa nefesh, a to zawsze tłumaczyłam przez 30 lat. Nefesh dosłownie oznacza oddychające stworzenie. I w języku hebrajskim i w słowniku hebrajskim to samo wyczytasz. Rodzaju 2.7. Z Biblii wyraźnie więc wynika, że człowiek nie ma duszy nieśmiertelnej, ale raczej, że jest duszą żyjącą. Dlatego w żadnym fragmencie biblijnym nie znajdziemy sformułowania dusza nieśmiertelna. To jest sformułowanie typowo katolickie, no i pewnie nie tylko. Skoro ta księga nie uczy, że ludzie posiadają jakąś nieśmiertelną duszę, cząstkę, nazywaną przez niektórych duszą, to dlaczego tyle religii propaguje ten pogląd? Po odpowiedź trzeba sięgnąć aż do starożytnego Egiptu. I proszę Państwa, ja jako żona Faraona, jako Izyda, jako matka matek, bogini bogin, proszę Państwa, stoję tutaj, jestem w Muzeum Narodowym, proszę mnie odwiedzić. Mam na rączkach synka swojego Horusa, Izyda, Horus i Set. No a Seta tego już przepędziłam nad Wisłę, bo Rysia powiedziała, że precz z tym Setem, przepędzić go nad Wisłę. No to tak Rysia tak podpuszczała mnie, ale po prostu Rysia też żałuje, no ale jak człowiek Adam sobie takie życie obiera, świadomie ostrzegany milion razy, no to już któryś raz, ja mówię już tym kosztem takim bezstresowym, już niech wchodzi i już sobie da radę. Przecież sobie zawsze dawał radę. Także już Izyda, Horus i Set. Nie jest to trójca, tylko jest dwójca, bo przepędziła tego Seta Izyda precz. Dobrze. Czy ludzie mogą żyć wiecznie? Bo tu taki jest jeszcze trend. Kilka lat temu naukowcy donosili o odkryciu pewnych podwodnych roślin, proszę Państwa, których wiek ocenia się na tysiące lat. Chodzi o trawę morską z gatunku Posidonia oceanica. Posidonia oceanica. Porastająca znaczną część Morza Śródziemnego między Hiszpanią a Cyprem. Są to prawdopodobnie najdłużej żyjące organizmy na Ziemi. Skoro rośliny mogą osiągać tak imponujący wiek, to po co? To co powiedzieć o ludziach? Niektórzy uczeni badający proces starzenia się uważają, że przedłużenie życia ludzkiego jest w zasięgu ręki. Na przykład w pewnej książce przeanalizowano, cytat, liczne przełomowe odkrycia naukowe w tej dziedzinie The Scientific Conquest of Death
pod redakcją jakiś site. Kropka. Czy realnie wpłyną one na naszą długość naszego życia? Pozostaje to sprawą oczywiście otwartą. Jednak rzeczywiście, rzeczywiste perspektywy na życie wieczne nie zależą od współczesnej nauki. Biblia kieruje uwagę na naszego Stwórcę. Jehowę Boga mówiąc, u Ciebie jest źródło życia. Psalm 36, werset 9. Jezus Chrystus powiedział w modlitwie do Niego, to znaczy życie wieczne ich, poznawanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa, Jana 17:3. Więc uzdobywajmy się, zdobądźmy się, zdobywamy się na wysiłki, by poznać Jehowę Jego Syna Jezusa Chrystusa. Gdzie są umarli? Krótko mówiąc, Biblia uczy, że umarli są w grobie, oczekując na zmartwychwstanie. Tak, Jana Ewangelia 5:28-29. Nie cierpią, ani nie odczuwają żadnego bólu, ponieważ nie są świadomi niczego. Kaznodziei 9:5. Jezus przyrównał śmierć do głębokiego snu. Ewangelia Jana 11:11-14. Czytaj. Dlaczego? Dlatego nie musimy się obawiać zmarłych, ani czy też składać im ofiar, by ich sobie zjednać, udobruchać. Nie mogą one nam pomóc ani skrzywdzić, bo nie ma, cytat z Biblii, nie ma pracy ani snucia planów, ani poznania, ani mądrości, ani szoru w grobie, Kaznodziei 9:10. Wskrzeszając zmarłych, Bóg pokona śmierć na zawsze. Koryntian, objawienie. Pogańska nauka zyskuje na znaczeniu. Jak, proszę Państwa, Herodot, grecki historyk z V wieku przed naszą erą. Ja to muszę mówić Herodot, bo to Jadwiga stoi na polu. Jestem krowa resortowa, żadnej pracy się nie boję. Bo tak więc tłumaczę, jak krowie na rowie. Egipcjanie pierwsi wypowiedzieli to twierdzenie, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Także nie wiem, czy Państwo wiecie, że pierwsi chrześcijanie wymyślili Biblię w postaci książki, której kartki się odkłada, a duszę nieśmiertelną wymyślili Egipcjanie. Koncepcja ta nie była też opcją starożytnym Babilończykom. Naukę tę spopularyzowali filozofowie greccy, bo najpierw co ktoś głosił, to też nie wszystko, ale to trzeba było spopularyzować. Myśmy jak nie mieli internetu, też nic byśmy nie wiedzieli. Że jest taka wyspa, mieszkają ludzie pokojowo usposobieni i że tam jest raj. Tak uczeni znaleźli takich ludzi. Gdzieś było napisane. W żadnym fragmencie biblijnym nie znajdziemy sformułowania dusza nieśmiertelna. Czyli naukę tę spopularyzowali filozofowie greccy. Tak cicho sza mówimy, żeby nas tu nie zamordowali. Dlatego, gdy w roku 332 przed naszą erą Aleksander Wielki, proszę Państwa, dokonał podboju Bliskiego Wschodu, szybko upowszechniła się ona w całym imperium. Wyrażenie dusza nieśmiertelna. W pierwszym wieku, czyli po prostu przed naszą erą, bo już myślałam, że to było nasze. W pierwszym wieku przed naszej ery, i teraz tak, w pierwszym wieku naszej ery pogląd, że dusza żyje dalej po śmierci ciała, szerzyły dwa wpływowe stronnictwa żydowskie. Aha, nie mówiłam, że masoneria jak nie w Watykanie tu? Esseńczycy i faryzeusze. W dziele pod tytułem The Jewish Encyclopedia, czyli żydowska encyklopedia, czytamy, cytat, wiara w nieśmiertelność duszy przyjęła się u Żydów w wyniku kontaktów z myślą grecką. A no właśnie, głównie za pośrednictwem filozofii jej naczelnego wyraziciela, przecinek, Platona. No to ja mówię, że Platon wierzył w dualizm. Podobnie Józef Flawiusz, historyk żydowski, pierwszego wieku naszej ery, łączył tę naukę nie ze świętymi pismami, ale z wierzeniami Greków, historyk żydowski. Co żydowskie, to nie dusza nieśmiertelna, a co greckie, to dusza nieśmiertelna, które uważał za zbiór baśni i mitów. Ten Flawiusz Józef, czyli że samo to już nam powinno podpowiadać, w co wierzyli Żydzi. A więc w co wierzono na początku? W miarę, bo przecież Jezus był Żydem, prawda? To przecież to jest jedność, którego Żydzi zabili. W miarę jak wpływ kultury greckiej stawał się, myślałem, że ktoś mi tu po nodze idzie, stawał się coraz silniejszy, ten pogański pogląd przyjęli także rzekomi chrześcijanie.
historyk Johna Lendering napisał. Teoria, cytat, teoria Platona, że nasza dusza znajdowała się kiedyś w lepszym miejscu, a teraz żyje w tym upadłym świecie, sprawiała, że łatwo było połączyć filozofię platońską z chrześcijaństwem. Koniec cytatu. Z czasem, to wszystko jest rozpracowane, przecież to wiadomo, ale jak pójdzie zakonnica w ciemnicę i się modli, to po co jej wiedzieć? Się modli, no. Z czasem pogańska koncepcja duszy nieśmiertelnej została wchłonięta przez Kościół chrześcijański i stała się nieodłącznym elementem głoszonych przez niego nauk. I one udają takie dobre. Ja z WW Zelewski wychodził i ja mówię, no gdzie jesteś? No jestem tutaj u zakonnic, u szarytek na kolacji. Chodź, chodź. Ale mówi, że ja już niby wychodzę. Ja mówię, ja nigdzie tam nie pójdę, a mi to ci wyniosę. I przyniósł taką dużo kanapek z salcesonem, z szynką. Tam. Aj, jaj. Kibaj. Prawda was wyzwoli. Apostoł Paweł, żyjący w pierwszym, a tu krótko powiedzieli, ale konkretnie. Apostoł Paweł, żyjący w pierwszym stuleciu, udzielił następującego ostrzeżenia. Cytat, natchniona wypowiedź, wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary. Także to proroctwo, nie proroctwo, zapowiedź. Zwracając, bo ktoś by pomyślał, że wróżbitą był, nie. Zwracając uwagę na zwodnicze, natchnione wypowiedzi oraz nauki demonów. 1 Tymoteusza 4,1. Jakże prawdziwe okazały się te słowa. Doktryna o nieśmiertelności duszy jest jedną z nauk demonów. Nie ma wsparcia w Biblii. Wywodzi się ze starożytnych filozofii i pogańskich religii. Jezus zapewnił jednak, cytat, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, czyli tu krótko. No, dzięki dokładnej wiedzy z Biblii możemy uwolnić się spod wpływu nauki, praktyk zniesławiających Boga, głoszonych przez tak wiele religii. Poza tym, prawda zawarta w Słowie Bożym wyzwala nas od okowów tradycji przesądów i związanych ze śmiercią. Zobacz ramkę, gdzie są umarli. Nasz Stwórca nie chciał, żeby ludzie żyli na ziemi jedynie 70-80 lat, a potem spędzali wieczność w innej dziedzinie. Z góry nie chciał. Zgodnie z pierwotnym zamierzeniem Boga, posłuszne mu osoby miały mieszkać na ziemi bez końca. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, no bo dzięki szatanowi, dzięki już człowiek tak odszedł. Ja też jak przestałam chodzić na te zebrania do tych Świadków Jehowy, no to teraz na przykład siebie tam nie wyobrażam. Tak miałabym pójść i głosić, tak wczuwam się w tego Mareczka. Tu za darmo, tam za darmo, tutaj się dokładam, tutaj nic z tego nie mam, to co teraz na przykład mam. No i cały szereg innych rzeczy. Także jak człowiek tak odchodzi, to jemu się nie chce, nie opłaca i wydaje mu się nawet to nielogiczne, dzięki szatanowi. A nawet to zastanawia się, czy on był. To tak szatan jeszcze podpowiada. Mówi, nie byłeś Świadkiem Jehowy, nie. Ty będziesz mój, nawet nie obejrzysz się, bo będziesz mój, sługą diabła, będziesz mój. Także szatan, diabeł tak robi. Zamierzenie to jest wyrazem miłości Bożej do rodzaju ludzkiego i nigdy nie zostanie udaremnione. Malachiasza 3,6. No to jasne. Już to cytowały się tysiące razy. Że po to ugruntował ziemię na wieki wieczne, aby się ostała, żeby się nie zachwiała na wieki wieczne. Proszę Państwa, takie ciekawe rzeczy to tylko gdzieś koło strażnicy, koło przewódcy się Państwo spotkają. Dlaczego możesz wierzyć Biblii? Dodatki. Możemy być pewni, że treść Biblii jest godna zaufania. Dlaczego? Weźmy pod uwagę kilka czynników. Wyjątkowy autor. Biblia składa się z 66 ksiąg, sporządzonych przez około 40 mężczyzn. Spisywano ją ponad 1600 lat. Ja to bym zmieniła w ciągu jednego życia
jakieś poglądy, powiedzmy, czy może jakieś przemyślenia. A oni pisali 1600 lat, różni ludzie, różnej klasy, tak jak Amos był pasterzem, apostoł Paweł był takim faryzeuszem kształconym, to różnice niesamowite, a jedność też niesamowita. Od roku pisana 1513 przed naszą erą, jak wychodzili z Egiptu Żydzi, do 98 roku naszej ery, mimo to jej treść jest harmonijna i spójna. Dowodzi to, że jej prawdziwym autorem jest wszechmocny Bóg. Wyjawiał on swoje myśli ludziom, a oni utrwalali je na piśmie. W jaki sposób to było? To jest też, można czytać dzień i noc, strasznie ciekawe, jak Soferim, jak oni przepisywali Soferim. Święte księgi dla nich były święte. Oni po prostu ręce myli się modlili przed przepisywaniem, przed liczeniem liter. To były ceremonie, proszę Państwa, aż na pewno też w jakimś czasie wpadły w faryzejstwo, bo to człowiek jest niedoskonały. Zawsze nie wie, w co wpaść, czy w gówno, czy w maść. Dokładność historyczna. Wydarzenia biblijne, opisane w Biblii, pokrywają się z faktami historycznymi. W książce The Lawyer Examines the Bible, czyli prawnik, lawyer, czyli prawnik, tak, prawnik bada Biblię. Zauważono, cytat, w powieściach, legendach oraz fałszywych zeznaniach pieczołowicie umiejscawia się omawiane wydarzenia w jakimś dalekim miejscu i bliżej nieokreślonym czasie. Natomiast sprawozdania biblijne precyzują z największą dokładnością czas i miejsca omawianych wydarzeń, bo tak z bajkami jest, że dawno, dawno gdzieś tam i nieprawda. A tutaj jest inaczej. W 5 roku tam króla Sedekiasza, który panował tak, nastąpiło to i czytamy, że tak. To jedno zdanie Biblii tak w ten sposób wygląda. Ścisłość pod względem naukowym. Biblia nie jest podręcznikiem naukowym, nie. Jednak kiedy porusza sprawy związane z nauką pod względem ścisłości, znacznie wyprzedza swoją epokę. Na przykład rozdziały 13, 14 Księgi Kapłańskiej, czyli 3 Mojżeszowej, zawierają szczegółowe przepisy. Myślałem, że ktoś puka. A to te gardło to ścież. Kapłański. Szczegółowe przepisy dotyczące higieny i kwarantanny dane Izraelitom na długo przed tym, jak ludzie dowiedzieli się o drobnoustrojach i chorobach zakaźnych. Biblia wspomina też, że Ziemia ma okrągły kształt i jest zawieszona w przestrzeni, co udowodniono naukowo dopiero wiele stuleci później. Hioba 26:7, Izajasza 40:22. Ziemię zawiesił na niczym. To tylko kilka przykładów, które potwierdzają wiarygodność Biblii oraz zapisane w niej słowa. Czytamy cytat drugi do Tymoteusza 3:16. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania. Oczywiście swoich błędów. Gdy ktoś bliski jest nieuleczalnie chory. Od artykuły na pociechy. Elias Huter i jego niezwykłe hebrajskie Biblie. No, cholera, pismo widzę hebrajskie. Ale ciekawe. Najmniejsza hebrajska litera, a wiara w obietnice Boże. No bo Biblia mówi, że nawet jota nie przeminie z Biblii. Jota jest najmniejszą literą w języku hebrajskim. Elias Huter i jego niezwykłe hebrajskie Biblie. Czy znasz biblijną hebrajszczyznę? Zapewne nie. Być może nawet nigdy nie widziałeś Biblii po hebraju. O, ja widziałem. Ale Septuaginta fajnie jest. Jednak gdy dowiesz się czegoś o 16-wiecznym uczonym Eliasie Hutterze oraz wydanych przez niego 2 hebrajskich Bibliach, jeszcze bardziej docenisz własny egzemplarz Pisma Świętego. Elias Hutter urodził się w roku 1553 w Görlitz,
miejscowości leżącej obecnie w Niemczech, blisko granicy z Polską i Czechami. Hutter studiował języki Bliskiego Wschodu na luterańskim uniwersytecie w Wiennie i nie spalił. Gdy miał zaledwie 24 lata, został profesorem hebraistyki w Lipsku. Starał się reformować system edukacyjny i z czasem założył w Norymberdze szkołę, w której studenci przez 4 lata uczyli się języka hebrajskiego, greckiego, łacińskiego, niemieckiego. Żadna inna szkoła ani uniwersytet nie oferowały wtedy takiej możliwości. Czyli tylko tam jechać. Ani Uniwersytet Warszawski nie oferował, bo nawet go nie było, ani tutaj Maryla Radowicz nie dysponowała taką wiedzą, bo ona jest jakaś wieczna też, nie może umrzeć. Chyba że może tylko jeszcze jedna Krystyna Pawłowicz taką wiedzą dysponowała. Znakomitość tego wydania. W roku 1587 Hutter opublikował hebrajskie wydanie tak zwanego Starego Testamentu. Nosiło ono nazwę zaczerpniętą z Księgi Izajasza, 35 rozdział, werset 8, Derech HaKodesh, czyli Droga Świętości. Z uwagi na przepiękny krój pisma w pełni zasługiwało na opinię, że każdy szczegół świadczy o znakomitości tego wydania. Ale było ono wyjątkowe głównie ze względu na to, że stanowiło doskonałe narzędzie do nauki hebrajskiego. Aby zrozumieć, dlaczego edycja Hutera była tak, ciekawe co oni z nim zrobili, była tak użyteczna, weźmy pod uwagę dwa wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć ktoś, kto próbuje czytać Biblię po hebrajsku. Po pierwsze, styka się z zupełnie nowym, odmiennym alfabetem, którym słowa zapisuje się od prawej ku lewej. Po drugie, przedrostki i przyrostki sprawiają, że niełatwo jest rozpoznać rdzeń danego słowa. Na przykład hebrajski wyraz nefesh, czyli dusza, tłumaczony na dusza w księdze Ezechiela 18:4 poprzedzony jest przedrostkiem ha, z którym tworzy się jedno słowo ha nefesh. Ha nefesh. Niewprawnemu oku może się wydawać, że chodzi o zupełnie inny wyraz niż nefesh, han nefesh. Chcąc pomóc swoim studentom, Hutter wykorzystał pomysłową technikę drukarską. Zastosował hebrajską czcionkę mającą dwie formy, z wypełnieniem i bez. Każdy rdzeń zapisywał, to dobrze, że akurat to słowo dusza, zapisywał czcionką z wypełnieniem, natomiast przedrostki i przyrostki czcionką bez wypełnienia. Ta prosta metoda ułatwiła studentom rozpoznawanie rdzeni hebrajskich słów, a tym samym naukę tego języka. Podobny zabieg zastosowano w Piśmie Świętym w przekładzie Nowego Świata Świadków Jehowy z przypisami wydanie angielskie. Rdzeń słowa wyróżniono tłustym drukiem, a przedrostki i przyrostki wydrukowano pismem zwykłym. Zaznaczone fragmenty tekstu na ilustracjach przedstawiają księgę Ezechiela 18:4. To tam, że dusza, która zgrzeszy, ta umrze. To znaczy, że Biblia mówi, że dusza jest śmiertelna. W Biblii Hutera i oraz przypis do tego samego wersetu we wspomnianym przekładzie. Hebrajskie wydanie Nowego Testamentu. Huter wydał również tak zwany Nowy Testament z tekstem w 12 językach. Opublikowano go w Norymberdze w roku 1599, no bo wtedy ludzie mieli szał na punkcie Biblii i na stos. Dlatego często nazywany jest poliglotą norymberską. Teraz przeczytam. Hutter wydał również tak zwany Nowy Testament z tekstem w 12 językach. Opublikowano go w Norymberdze w 1599 roku i dlatego często nazywany jest
poliglottą norymberską. Hutter chciał w nim zamieścić hebrajski przekład chrześcijańskich pism greckich. Stwierdził jednak, że nawet gdyby chciał wydać fortunę na taki przekład, na darmo byłoby go szukać. Postanowił więc osobiście przetłumaczyć Nowy Testament. Proszę bardzo. Człowiek cud. Postanowił więc osobiście przetłumaczyć, no to takie cuda ja czasem robię, tak sobie myślę. Przecież to byłoby jakby w zasięgu ręki, a potem to byłoby strasznie dużo i kosztowało. A można to tanim kosztem zorganizować, zrobić, mieć, pokazać, a wyjaśnić. No bo ludzie, na przykład Krystyna Pawłowicz, ona na temat tej duszy nieśmiertelnej, to ona po prostu nie ma zielonego pojęcia. Podejrzewam, że co i tam, nawet nie profesor, ale rodzice przykazali, to ona tak to klepie po tych. A tutaj posługuje się takimi szczegółami innymi. Wysokiej klasy, a tu ciemna. No. A diabeł tkwi w szczegółach i ją ma. Postanowił więc osobiście przetłumaczyć Nowy Testament z języka greckiego na hebrajski. Bo to raczej grecki się tłumaczyło na ten hebrajski, na grecki była Septuaginta, przekład 70 w Aleksandrii w Egipcie, to dokonano w roku 280 przed naszą erą. To było bardzo dawno. I tak, odłożył wszystkie inne projekty na bok i ukończył swoją pracę w zaledwie rok. Co można powiedzieć o jakości dzieła Huttera? Uznany XIX-wieczny hebraista Franz Dietlitz napisał, cytat: jego hebrajski przekład ujawnia rzadkie wśród chrześcijan zrozumienie języka i wciąż ma wielką wartość, ponieważ autor raz po raz dobierał właśnie takie sformułowania, które idealnie trafiały w sedno, bo to tłumaczyć, a szczególnie w tej Biblii Tysiąclecia, w Biblii Tysiąca Pomyłek, to ile tam jest celowych niedomówień, niedopatrzeń, błędów, złych tłumaczeń. Nieprzemijający wpływ. Hutter nie wzbogacił się na pracy tłumaczeniowej. Jego dzieła najwyraźniej nie sprzedawały się zbyt dobrze. Niemniej, czyli widzicie Państwo, czasem jak gdyby ktoś coś robił i byłby niezauważony, no to taki Mareczek zaraz bywa, a to nic nie warte, bo to jak niezauważony, prawda? A czy to Jezusa chcieli słuchać, a czy to Jezusa mieli słuchać? Też nie mieli słuchać. Także ten cygano-żydo-dziado Gad, on nie ma zielonego pojęcia w tej sprawie. Niemniej wywarły one ważny wpływ, nieprzemijający wpływ. W roku 1661 William Robertson zrewidował i ponownie wydrukował hebrajski Nowy Testament Huttera. A w roku 1798, czyli co 100 lat, idziemy do przodu, tego samego dokonał Richard Gaddick. Hutter, tłumacząc z greki, poprawnie oddał tytuły Kyrios, czyli Pan, oraz Theos, czyli Bóg, jako Jehowa, bo tu jest JHWH, spółgłoski hebrajskie, tam, gdzie występowały one w cytatach z pism hebrajskich lub gdzie jego zdaniem odnosiły się do Jehowy. Czyli widzicie Państwo, te katolickie Biblie to jest lelum polelum. Zasługuje to na uwagę, ponieważ wiele przekładów Nowego Testamentu nie zawiera imienia Bożego, bo zostało usunięte. Tymczasem dzieło Huttera stanowi kolejny dowód przemawiający za przywróceniem go w chrześcijańskich pismach greckich. A to już wiem, dlaczego na niemieckiej monecie, bo tam gdzieś widziałam zdjęcie niemieckiej monety, było napisane Jehowa, Jehowa, czyli imię Boże. Kiedy następnym razem zobaczysz imię Boże, Jehowa, w chrześcijańskich pismach greckich, przypomnij sobie Eliasa Huttera i jego niezwykłe hebrajskie Biblię. I tu pod gwiazdką, co ledwie co widać,
najwyraźniej uczeni już wcześniej przygotowali tłumaczenia Nowego Testamentu na hebrajski. Jedno z nich autorstwa bizantyjskiego mnicha Simona Atomanosa powstało około 1360 roku. Innego przekładu dokonał około 1565 niemiecki uczony Oswald Schreck-Renfuchs. A cholera, tłumaczenia te nigdy nie zostały opublikowane i z czasem zaginęły. Czyli widzicie Państwo, różne rzeczy się dzieją też. Też tu w Teatrze Wielkim i śpiewaczka operowa i śpiewała, i śpiewała, i śpiewała. Proszę Państwa, już była próba generalna i nie było premiery. Nie było śpiewane, nie było występów tej takiej Manru, tak. Manru, opera Manru też takie. Nie dopuszczali, bo to też może ze względu na względy polityczne i inne takie. A piękna ta Manru, ja widziałem z wideo. Co? Nagrane, po prostu to było nagrywane w czasie prób. Tam było strasznie dużo śpiewania. I takie rycie, wycie, Matko Boska. I to po prostu nawet nie ujrzało światła dziennego. Tak samo i te Biblie i różne inne rzeczy też. A Szmira to szybciutko takie. Lelum po lelum. No bo jak mamy, proszę Państwa, w psalmie 110 jest powiedziane: rzekł Pan Panu swemu, siądź po prawicy mojej, aż położą nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod stopy Twoje. Panuj wśród, i tak dalej, i tak dalej. To przecież Pan do Pana nie mówił, tylko rzekł Jehowa, rzekł Jahwe Panu swemu, czyli do Jezusa Chrystusa powiedział. Już w niebie, prawda? I to proroczo było powiedziane, a dotyczyło ziemi, no to tak na jedno wychodzi, że Jezus był na ziemi, to miał, ale potem też miał panować wśród nieprzyjaciół swoich, jak wstąpił z powrotem do nieba, jako król panuje, chociaż Jezusa nie widać, ale odczuwa się Jego moc. I tutaj dopiero jest ta duchowość. Tu jest, że Bóg oddziałuje swoim duchem, że trzeba wierzyć, bo ludzie żadnego Boga nie wierzą. Owszem, modlą się, ale nie modlą się z przekonaniem, bo modlą się bez przekonania. W nic nie wierzą, nic nie chcą. Też ojechałam Poniatowskim i takie małżeństwo chodziło tak pod tym mostem, zaglądało, tak zdjęcia robili, co tu jest. Przy samej Wiśle, a tam policja przyjechała tu. Tacy ciekawi, a człowiek tak przejdzie mostem, to jego tam nic nie obchodzi, co tu jest, gówno. Tam na konstrukcję ciekawe. A czasem jakiś pomnik znajdą i zaczną czytać. Tu jest przy Parku Skaryszewskim taki pomnik. Bardzo Virtuti Militari, tam jest wszystko opisane. Też mam to, zdjęcia są w internecie i komentarze. Radia Concita w filmie i ze słabą rozdzielczością i z dużą rozdzielczością, co tam napisane, to wszystko widać. Kto komu przydzielił Virtuti Militari, o Poniatowskim, o wszystkim. Także proszę Państwa, proszę być w kontakcie. Tak. Nam się załapać. Zabrakło nam punktów niewiele, tak naprawdę to chyba były dwie pozycje. Takie są przepisy, jest bardzo dużo zespołów z krajów afrykańskich, azjatyckich, które nie grają na tym najwyższym poziomie przez cały rok, no ale to jest rozpowszechnianie siatkówki plażowej, więc trudno, niestety nie jedziemy. Gra z taką zawodniczką jak Kinga, no to dla ciebie chyba jednak wyróżnienie. Tak, jest to na pewno wyróżnienie i kolejny bodziec do dalszej pracy. Odkąd Monika Brzostek doszła do wniosku, że zostanie mamą, no to wy sobie już razem gracie. Czego się nauczyłaś przez ten czas? Nauczyłam się tak naprawdę dużo nowych rzeczy, bardzo dużo w sferze mentalnej, wbrew pozorom, nie tylko tutaj fizycznej, bo
grałam już wcześniej na różnych turniejach międzynarodowych i tutaj w Polsce, jednak była to cały czas siatkówka młodzieżowa i to nie ma za wiele wspólnego z siatkówką seniorską. Tam jednak trzeba być skoncentrowanym na każdej akcji, nie można czekać, aż ktoś da nam jakiś punkt, trzeba sobie ciężko wywalczyć. Dużo się uczę, ponieważ nie ma co ukrywać, ale 95% piłek leci na mnie w secie, więc muszę tą ciężką robotę wykonywać. Dwuosobowe zespoły, gdzie to miejsce na taktyka? Jednak jest ta taktyka. Oczywiście, niestety, że tak jest, jest taktyka, jest bardzo dużo taktyki. Im wyższy poziom właśnie, tym więcej taktyki. Na bandach, na tamów są poprzczepiane kamery, jest kamera. Tak naprawdę teraz każdy zespół przychodzi ze swoją kamerą, nagrywa te mecze, potem jest oglądanie, analiza i taktyka jest na każdy mecz. W poważnych już zawodach to analizujecie swoje najbliższe przeciwniczki na zasadzie analizy wideo? Tak, mamy nawet statystyka swojego, który jeździ z nami, jest to Bartek Kaczmarek, który też jest statystykiem w Politechnice Warszawskiej i on jeździ z nami na te turnieje i razem z trenerem wykonują ciężką pracę, bo siedzą czasem do późna w nocy i analizują mecze, oglądają po 3-4 mecze danego zespołu, co nam bardzo pomaga potem w zdobywaniu punktów. Była szansa na Mistrzostwo Świata, troszkę zabrakło, to teraz cel Mistrzostwa Europy. No tak, mamy Mistrzostwa Europy i są one mniej więcej za miesiąc, więc mamy jeszcze czas na to, żeby się przygotować i myślę, że jakby każdy trening i każdy mecz jest dla nas na plus, na to, żebyśmy się bardziej zgrywały i czuły na boisku. Słyszysz Tokio, to co sobie myślisz? Będziemy tam. Będziemy, to znaczy? Będziemy grały jeszcze, nie wiem z kim, ale na pewno się tam spotkamy. Właśnie, co u Moniki? No Monika już lada dzień będzie rodzić, więc trzymamy kciuki za to, żeby wszystko było dobrze. Na pewno chłopiec jest zdrowy, więc teraz tylko, żeby się wszystko udało tak, jak ona sobie planuje i później zobaczymy, jak będzie chciała wrócić. Ma takie plany, ale jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie. To wszystko będzie zależało i od niej, i od trenera, i od tego, kto z kim będzie się jakby lepiej czuł, więc wszystko zobaczymy w praniu. Czy patrzysz bardziej długoplanowo na grę z Kingą w jednej parze, czy myślisz, że jednak to będzie później jakaś inna partnerka, a na przykład wróci Monika i Kinga będzie grała razem z Moniką? To nie do końca ode mnie zależy, bo wiadomo, teraz daję z siebie wszystko, żeby mimo to, jak Monika wróci, nie być na straconej pozycji, nadal walczyć o to, żeby grać z Kingą, bo nie ukrywam, że jest to duży zaszczyt, wyróżnienie i bardzo chciałabym dalej z nią grać, jeśli tylko to będzie możliwe i myślę, że jesteśmy w stanie stworzyć dobry duet, tylko trzeba ciężko trenować. Monika nie planowała zostać mamą. Kinga Kołosińska na razie chyba też nie planuje. Po Tokio? Myślę, że po Tokio taki jest plan, chociaż nigdy nie możemy mówić nigdy. Więc na razie nie mówię, ale tak jak coś, to chciałabym grać do Tokio na pewno. No to co, my trzymamy kciuki, żebyście się dobrze z Jagodą zgrywały, bo to jest najważniejsze, żeby ta gra sprawiała wam naprawdę przyjemność. No i zawsze ta przyjemność jest trochę większa, jak się więcej spotkań wygrywa, nie? Tak, tak. Nie, dziękuję, żeby nie zapeszać i proszę trzymać kciuki dalej. No na taką prośbę to nie pozostaje nam nic innego, jak oczywiście trzymać kciuki. A Mariusz Prudel i Grzegorz Fijałek oraz ich nowi partnerzy wezmą udział w jutrzejszym festiwalu siatkówki plażowej w Warszawie. A teraz już nadzieje polskiego boksu kobiecego. Z młodzieżowych mistrzostw Europy w Sofii Daria Puszka przywiozła złoto, a Ewelina Mańka srebrny medal, z czego bardzo dumny był ich trener Paweł Berejowski. No mamy nadzieję, że pokazaliśmy się z dobrej strony całej Polsce. Trochę nerwów chyba było. Zawsze są nerwy w takiej randze zawodów. Obawiałem się tego początku, bo wiem, jak dziewczyny wejdą w ten pierwszy etap, już jak jest dobrze na początku, to już jest coraz lepiej. Jest już te pierwsze koty za płota, jak to się mówi, jak te pierwsze walki już idą do przodu, to już potem jest troszeczkę łatwiej. No. I z walki na walkę coraz bardziej wierzyłem w dziewczyny, no i wierzyłem do samego końca. No i stało się tak, jak stało. No, był taki cel, tak naprawdę cel został osiągnięty i bardzo mnie to cieszy. Cel był tak dokładnie wyznaczony, że jedno złoto, jedno srebro? No nie, był cel, że dwa złota, ale uważam, że to jest wielki sukces i dla dziewczyn, dla trenerów, dla wszystkich. Uważam, że nie ma czego żałować, źle naprawdę, trzeba się cieszyć. No to przechodzimy do dziewczyn. Ewelina Mańka, wicemistrzyni Europy. Jak przebiegała rywalizacja w Sofii? Ciężko, bo miałam też problem z wagą. Miałam dosyć dużą niedowagę. Niedowagę? Tak. Startuję w kategorii 81 kg. Ważyłam 74 i to też był dla mnie duży problem. Doszedł stres, doszły emocje, waga zaczęła lecieć w dół. I niestety nie dało się jakoś nadrobić, ale powoli wszystko było dobrze. Pierwsza walka z Ukrainką, którą już boksowałam na Ukrainie na turnieju w Nadwirnej. Dosyć ciężka. Nieustąpliwa Ukrainka cały czas szła do przodu, więc musiałam po prostu trzymać ją na dystans, co nie wychodziło, ale do przodu walka wygrana. Później finał z Ruską. Anastazja Rybiak w tamtym roku boksowała również ze mną w półfinale.
trudna przeciwniczka z tego powodu, że miała lepsze warunki fizycznie, była wyższa, musiałam podchodzić w pół dystansie, cały czas ją za nią gonić. Niestety nie udało się i skończyłam ze srebrnym medalem. Niedosyt czy powód do satysfakcji? Jednak niedosyt. Cel było złoto, ale niestety srebro zostaje. Co teraz cię czeka? Na pewno odpoczywasz? Odpoczynek i następny cel. Szykujemy się na Mistrzostwa Świata, pracujemy, aby tam pojechać. Daria Puszka, młodzieżowa mistrzyni Europy. Kłopotu z wagonem miałaś? No niestety miałam. Ale w drugą stronę? Tak, w drugą stronę. Nie było to dużo, bo kilogram musiałam zejść w dół, tylko że gorzej było raczej z trzymaniem tej wagi, bo przez 2 tygodnie musiałam tą wagę cały czas kontrolować. Moim założeniem było, żeby było złoto, żeby w każdej walce dać z siebie wszystko i wydaje mi się, że to chyba wykonałam. Ile walk musiałaś stoczyć, żeby dojść do finału? Miałam 2 walki eliminacyjne i 2 już w strefie medalowej, czyli 4 walki miałam. Z tych 4 walk, która była najtrudniejsza? Najbardziej niewygodną dziewczyną była Ukrainka, z którą już boksowałam. Tak się złożyło, że na Ukrainie i przegrałam z nią, 2-1 z nią przegrałam. No ale tutaj już udało mi się jednak tym sercem i tą walecznością wygrać z nią. Półfinał był najtrudniejszy, a w finale z kim walczyłaś? Z Rosjanką walczyłam. O dziwo, wydawało mi się, że będzie najtrudniejszą walką, chociaż nie była łatwa, to jednak Ukrainka była bardziej niewygodna dla mnie. Co cię skłoniło, żeby uprawiać boks? Szczerze mówiąc, to wyszło zupełnie przypadkiem. Pokazy były sportowe, no i byli bokserzy. Obejrzałam wszystko fajnie, nawet poszłam na tarczę. Jakoś specjalnie nie zwróciło to na mnie uwagi, ale właśnie Ewelina namówiła mnie. No i tak jak poszliśmy na pierwszy trening, pamiętam, to było 31 października 2014 roku, to do tej pory, jak widać, jesteśmy i pewnie jeszcze długo będziemy. Poza ringiem też jesteście koleżankami? Tak, o, i na, my już bardzo długo od podstawówki. Do tego samego klubu, do tej samej szkoły, technikum technologii żywności. Właśnie do 2 klasy będziemy iść. Trener tutaj się mocno przysłuchuje temu, co mówią dziewczyny. Jakie są ich mocne strony? Chyba najważniejsze to jest w sporcie, w boksie jest serce. Jak się serce zostawiał, to już jest naprawdę wielki sukces, no bo to jest potrzebne. Przygotować się kondycyjnie, fizycznie, siłowo. Można na zgrupowaniu, na kadrze, na treningu. A jeżeli jak się serduszka nie ma do walki, nie ma się tej zaciętości, no to jednak ta technika, ta kondycja nie pomoże. No. Serce do walki to jedna, sumienność na treningach to drugie. Jak one się sprawują na treningach? Opuszczają treningi, czy to zawsze przychodzą nawet przed czasem i dłużej zostają? No są trochę leniwe, trenują tylko 2 razy dziennie. Nie, żartuję. Naprawdę to są dziewczyny takie, że odkąd zaczęły przychodzić na salę, to trzeba było je wygonić. Nie było dnia, kiedy opuściły trening. Były przed treningiem, na treningu i po treningu. Były zawsze i wszędzie, aż za pełno ich było na sali. Miło słyszeć takie słowa. Miło. Jeszcze od trenera, jeśli jest wzorem, no to w szczególności. Trenerowi to chyba więcej takich zawodniczych rzeczy. Tak, aby jak najwięcej. A może już nie. A młodym pięściarkom z Lublina życzymy samych sukcesów i zaglądamy jeszcze na piłkarskie boiska, bo tam dziś rozpoczął się sezon Ekstraklasy. No i w pierwszym meczu Wisła Płock przegrała 0-2 z Lechią Gdańsk. O 20:30 Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Kraków. A za wysłuchanie dzisiejszego magazynu sportowego dziękuję, Darek Matyja. Reklama. A, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon LG K4 Dual SIM 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile. I co brzmi przy nieprzeprzeszynie? Chciałabym wiedzieć, nikt mnie to nie ominie. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Ciągniemy władzę za język. Więcej na www.zajęzyk.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, minęła 20:30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam.
Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na procedurę za odmowę relokacji uchodźców. Rząd podkreśla w niej, że nie jest w stanie wykonać decyzji w tej sprawie i jednocześnie właściwie wykonywać obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Do 9-stronicowego pisma dotarła PAP. Polskie władze informują w nim o podjętych próbach przyjęcia uchodźców. Jak podkreślają, nie było możliwe skuteczne zweryfikowanie tożsamości starających się o azyl. W 2015 roku Polska zgłosiła gotowość przyjęcia 100 osób. Jako osoby preferowane ówczesne władze wskazywały m.in. rodziny i samotne kobiety. Komornik, którego asesor bezpodstawnie zajął i sprzedał ciągnik rolnika spod Mławy, wydalony z zawodu. Tak zdecydowała Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej. Uzasadnia to nieprawidłowościami, których dopuścił się Jarosław K. Chodzi o brak nadzoru nad przebiegiem prowadzonych czynności egzekucyjnych. Do głośnego incydentu doszło w listopadzie 2014 roku. Michał K., asesor komornika, w ramach postępowania egzekucyjnego niesłusznie odebrał mężczyźnie pojazd wart około 100 tysięcy złotych. Dłużnikiem był sąsiad rolnika. Mimo że rolnik udokumentował pomyłkę, ciągnik trafił do komisu, tam został sprzedany za 40 tysięcy złotych. Poszkodowany skierował do sądu wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, jednak zanim został rozpatrzony, ciągnik miał już nowego właściciela. Prokuratura postawiła asesorowi zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz zarzut ukrywania majątku. Krajowa Rada Komornicza skreśliła Michała K. z listy asesorów. Orzeczenie nie jest prawomocne. Bez przełomu w sprawie pisowni polskich nazwisk w oryginale w dokumentach wydawanych na Litwie. Tak zakończyła się sesja litewskiego parlamentu. Władze Sejmu na Litwie deklarowały kilka miesięcy temu, że kwestia pisowni nazwisk w oryginale będzie rozstrzygnięta podczas wiosennej sesji parlamentu. Grupa posłów wyszła z inicjatywą, by swoją opinię na ten temat wyrazili niezależni eksperci. Dziwi to Ewelinę Dobrowolską z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w Wilnie. Teraz, gdy poproszono ekspertyzę, to naprawdę to jest trochę absurd. Wiemy, że w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Komisja Językowa jest główna instytucja, która i ma dać swoją opinię, czy to jest naruszenie. Komisja Językowa wyraża opinię, że prawo nie jest łamane, jeśli dotyczy to osób z rodzin, w których jedna osoba nie posiada obywatelstwa litewskiego. Ewelina Dobrowolska zaznacza, że Europejska Fundacja Praw Człowieka pomogła wygrać wnioskodawcom ponad 35 spraw sądowych w sprawie zmiany ich nazwiska w litewskich dokumentach. Nie dotyczy to jednak pisowni nazwisk mniejszości narodowych, w tym mniejszości polskiej. Dyskusja nad podpisowni nazwisk w dokumentach na Litwie toczy się od ponad 20 lat. W litewskim Sejmie jest kilka projektów ustaw dotyczących pisowni nazwisk. Nie wszystkie przewidują zapis nazwiska w oryginale na pierwszej stronie paszportu. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. W celu wyłonienia grupy eksperckiej Kancelaria Sejmu Litwy ma ogłosić przetarg. Kolejna sesja litewskiego parlamentu rozpocznie się jesienią. Jutro na polach grunwaldzkich wielka inscenizacja słynnej bitwy średniowiecznej. Organizatorzy spodziewają się kilkudziesięciu tysięcy widzów. Jak przewidują, przyjedzie kilka tysięcy samochodów. Policjanci ostrzegają przed zmianami w organizacji ruchu. Będą się starali pomóc, ale w razie potrzeby stanowczo zareagują, mówi starszy aspirant Rafał Klimecki z ostruckiej drogówki. Bardzo charakterystyczne jest to, że sam dojazd do pól grunwaldzkich odbywa się na dosyć wąskich drogach powiatowych i wojewódzkich. Jak co roku sama organizacja będzie zmieniona w rejonie samych pól grunwaldzkich, gdzie będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy i dlatego też apelujemy do kierujących o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. Dyrektor Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej Szymon Drej spodziewa się, tak jak w poprzednich latach, tysięcy widzów. Pewne tąpnięcie w roku 2011, kiedy tej publiczności było zdecydowanie mniej, pomału udało się tutaj odbudować to, co przez wiele lata było budowane. Liczę na to, że to oczywiście jest szacunkowa liczba, że do bitwy wyjdzie około 1000 uczestników. Początek inscenizacji bitwy z 1410 roku, jutro o 15. Do sprzątania po sobie zachęcają mieszkańców władze Warszawy. Stołeczny ratusz postanowił uruchomić punkty wymiany odpadów. Na lewym brzegu rzeki, w rejonie Mostu Poniatowskiego, w zamian za śmieci można otrzymać upominki lub zaproszenia do teatru. Stanął tam specjalny automat, w którym za puste plastikowe butelki dostaniemy butelkę ze świeżą wodą. Jak działa maszyna, tłumaczy wiceprezydent Michał Olszewski. Siup wkładamy teraz nasze butelki do automatu i teraz wkładamy drugą. Informacja jest, że poddaliśmy recyklingowi dwie butelki. Uwaga! Za dwie butelki
mamy wodę. Wymiana śmieci na gadżety to jedno z działań kampanii Dzielnica Wisła. W tym roku przyświeca jej hasło Kultura osobista. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Pamiętaj, to Solidarność. Dobry wieczór Państwu. Pamiętaj, to Solidarność. Witam nasz adresak. Kolejne spotkanie, lipiec. Zatem lipiec 1980 roku. Moim Państwa gościem jest dzisiaj szczególna osoba, pani Ruszyła Radek, uczestniczka strajku, a właściwie wtedy nie nazywano tego jeszcze strajkiem, tylko przerwą w pracy w WSK w Świdniku. Witam panią. Dzień dobry, Ruszyła Radek ze Świdnika. Jak to jest nagle przerwać pracę, kiedy tak na dobrą sprawę trudno sobie wyobrazić, żeby nie pracować, żeby nie działać dla dobra zakładu, w którym się pracuje i z którym się jest bardzo mocno związany? Rzeczywiście to wygląda tak niesamowicie, ale ten dzień, kiedy wybuchł strajk, to był dla mnie normalnym dniem. Przyszłam do pracy jak zwykle, bo pracowałam w WSK Świdnik w dziale głównego technologa. Tam dostałam nakaz pracy i normalnie rozpoczęliśmy pracę. Ja, ponieważ pracowałam w budynku technicznym, od produkcji byliśmy w innym budynku i nie mieliśmy kontaktu, ale pewna grupa technologów, pracowników, którzy obsługiwali produkcję, zawsze rano wychodziła na produkcję i w przerwie śniadaniowej, która była od 10:00–10:15, pracownicy wychodzili do barów na śniadanie. I tak w ten dzień było. I poszli do baru i zobaczyli, że ceny artykułów żywnościowych zostały bardzo podniesione. Myślę, że około chyba 100%. Ja pamiętam i kotlet, ten symboliczny kotlet, który no taką iskrą był, to pamiętam, że kosztował 10 zł na stare pieniądze i grosze, to wtedy chyba 18 zł kosztował. I pracownicy, którzy właśnie chcieli sobie skupić to śniadanie, wrócili na swoje miejsca pracy, na swoje stanowiska pracy, do swoich maszyn i powiedzieli: nie, dosyć. My nie będziemy tak pracować za tak marne pieniądze. I pomaleńku kilka osób wyłączyło maszyny. To była duża hala produkcyjna. Tam, gdzie się rozpoczęło, to był wydział mechaniczny, wydział 320. I pomaleńku wyciszane były maszyny. My jako obsługa nie wiedzieliśmy, ale koledzy, którzy obsługiwali ten wydział, wrócili i mówią: słuchajcie, jedynka przerwała pracę, i opowiadają dlaczego. Więc dla nas pracowników to też był taki szok, ale nam łatwiej było, prawda, odłożyć kalkulator, odłożyć pióro i przerwać tą pracę, ale ten dzień tacy byliśmy bardzo zaskoczeni tą postawą pracowników, a jednocześnie wiedzieliśmy, że dobrze robią. I tak się ten dzień u mnie skończył. Normalnie wróciłam do domu i następnego dnia już powróciłam do pracy. I wtedy już rano zebraliśmy się, bo czuliśmy, że musimy być razem z robotnikami. Zebraliśmy się przy gabinecie naszego głównego technologa, który wyszedł: ja, co wy tu robicie? A my mówimy: panie szefie, jedynka stoi, robotnicy nie podejmują pracy i my się chcemy przyłączyć. I wtedy powiedział nam: poczekajcie, ja pójdę z wami. I myśmy wtedy jako pion techniczny z budynku technicznego zebraliśmy się przed biurowcem i tam wszyscy zaczęliśmy się spotykać. Pomaleńku, jak robotnicy zobaczyli, że my jesteśmy przed biurowcem, dołączyli do nas. Ten zakład obejmował może 12 tysięcy ludzi, z tym, że były zmiany, trzy zmiany. Wtedy robotnicy z jedynki
doszli do nas. Była już spora grupa. No konsternacja, dyrekcja wyszła i przewodniczący rady zakładał i rady pracowniczej, co wy tu robicie. I to był taki praktycznie taki dialog, może taki szum, prawda, nie było takie no, ustabilizowane rozmowy, ale mimo wszystko myśmy tam skandowali, prawda, że no, jakieś rymowianki, wiem, że młoda grupa takie rymowianki mówiła coś dyrektorku, nie bądź taki, wyjść na schody, nie rób draki, jak to młodzi zawsze, albo 1000 zł dla chorego i zdrowego, takie rymowanki. I to ten pierwszy dzień w zasadzie to był taki, myśmy stali, mówili chaotycznie, wyszedł dyrektor rzeczy.